będziemy rywalizowali w grupie światowej drugiej. Mamy oczywiście nadzieję, znamy drużyny, które tam są, wiemy potencjalnie z kim możemy grać i na pewno stać tą drużynę na to, żeby przebić się do grupy światowej pierwszej. Co dalej, nie wiem. W grupie światowej pierwszej jest naprawdę elita, czołówka i tam wszystko jest możliwe. I czy to będzie 3 czy 4 lata, czy 5, czy może krócej albo dłużej, wszystko jedno. Ważne, żeby ten puchar rzeczywiście kiedyś przyjechał. Myślę, że dziewczyny są bardzo młode, ale dalej niż 5 lat bym nie wybiegał w przyszłość. Myślę, że najłatwiej będzie spojrzeć na stronę Fed Cupu, czy kilka innych oficjalnych stron, czy kilka portali społecznościowych, bo tam jest, z tego co wiemy, mnóstwo zdjęć z tego, jak żeśmy się cieszyli. Dziewczyny fruwały w górę, bo męska część ekipy zgotowała im takie podziękowanie. A tak w ogóle to, czy żeśmy się spodziewali? Oczywiście papier mówił jedno, a tak do końca nie można było nic powiedzieć, dlatego że jedna z Belgii, Flipka jest pierwsza rakieta, pokazywała świetną formę w tym roku. Te młode Belgijki również dosyć dobrze się do tej pory prezentowały. Także dopóki ten ostatni punkt, jakby czwarty punkt na 3-1 nie został wygrany, nie było mowy o tym, żebyśmy spodziewali się czegoś.